Prawda jest taka, że ja chciałem zrobić batonik Bounty, więc zacząłem mieszać wszystkie składniki, bo taki jest przepis na Bounty. A jak był ten moment, że musiałem dodać mleko skondensowane zwykłe, zauważyłem, że kupiłem mleko skondensowane o smaku karmelowym. To była niespodzianka dla mnie, ale pomyślałem, że spróbuję. I faktycznie ten batonik nazywałem Bounty i Mars Mix, bo w Marsie jest karmel. Ten batonik jest rewelacyjny, więc taka nowość. Wiadomo, jak dajecie mleko zwykłe, skondensowane, to będziecie mieć Bounty. Ok, mieszamy wszystkie składniki. Tutaj sól naprawdę bardzo pasuje. I odstawiamy do lodówki minimum na 15 minut. Po 15 minutach, tak na papierze do pieczenia, ja tak robię, formujemy nasze batoniki. Widziałem w internecie, że na Bounty są takie przepisy, w których zamiast mleka skondensowanego zwykłego jest śmietanka i masło. Na pewno te przepisy też są dobre, więc na pewno spróbuję. Przypominam, że możecie subskrybować kanał. Ja pokazuję wszystko, co robię naprawdę spontanicznie, nawet jak popełniam błędy. A tym razem cieszę się, że popełniłem błąd, bo naprawdę ten batonik jest niesamowity. Ok, mamy wszystkie, powiedzmy, batoniki, bo jeszcze nie są gotowe, do zamrażarki minimum na 20-30 minut i wtedy możemy przygotować naszą polewę. Rozpuszczamy mleczną czekoladę, może być też gorzka czekolada albo biała czekolada. Ja lubię po prostu próbować. Czekamy chwileczkę po prostu, aż troszeczkę ostygnie, ale parę sekund i zanurzamy nasze ciasteczka w czekoladzie bardzo, bardzo delikatnie. Pamiętajcie, że są bardzo delikatne te ciasteczka. Są prawie gotowe nasze batoniki. Teraz do lodówki minimum na godzinę. Nawet lepiej na 2 godziny. Są dobre, jak są zimne. Jaka jest data ważności tych batoników? Nie wiem. Dla mnie to może być nawet 5 minut, bo mogę gwarantować, że jak zaczniecie zjeść, po 5 minutach nie będzie ani jednego batonika. Do zobaczenia.